Ja nazywam się Piotr Langowski. Przypadło mi w udziale rozpoczęcie naszego dzisiejszego webinaru. Tematem, który chcemy poruszyć, to jest automatyka, element projektu zapewniający komfort użytkowania instalacji. Prowadzącymi dzisiejszy webinar będzie nasz integrator, ekspert Krzysztof Pyszyński z firmy Axitech. Krzysztof jeszcze za chwilę trochę więcej powie o firmie, o możliwościach, jakie daje współpraca z nim. Dzień dobry, witaj Krzysztofie. Dzień dobry, witam wszystkich. Głos przekażę Ci za chwilkę, ale jeszcze tutaj mam dwa, trzy słowa do dodania. Ekspertem ze strony Gazuno będzie Mateusz Aranowski, który opowie, jakie prezentujemy podejście do tego zagadnienia. Szanowni Państwo, wprowadzając na rynek gazowe absorpcyjne pompy ciepła, bo z tego wyrośliśmy, zawsze kierowaliśmy się trzema ważnymi cechami. Otóż dążyliśmy do tego, żeby zapewnić maksymalną efektywność pracy urządzeń. I tutaj muszę dodać dwa słowa na ten temat, ponieważ różni są producenci, różne są technologie i urządzenie wyjeżdża z fabryki i ma jakieś swoje określone cechy. Ma jakąś swoją określoną efektywność, ale żeby rzeczywiście to urządzenie pracowało efektywnie, musimy je włożyć we właściwe otoczenie. Po pierwsze, musimy dobrać dobrze to urządzenie, po drugie, włożyć we właściwe otoczenie. Ale współpracując i robiąc kolejne projekty, doszliśmy do wniosku, że bez właściwego zarządzania tym całym naszym układem, czy to urządzeniami, czy całą instalacją odbiorczą, całą instalacją utrzymania komfortu obiektu, no nie jest to możliwe do zrobienia, jeśli chodzi o, jeśli nie zaprojektujemy i nie wykonamy właściwej automatyki. W trakcie rozwoju tego całego systemu, no doszliśmy do wniosku, że warto podłączać te urządzenia do internetu, mieć do nich zdalny dostęp. Dzięki temu zapewniamy bezpieczeństwo pracy urządzenia całej instalacji, bo no jest jakiś nadzór nad tym wykonywany oraz komfort, ponieważ nasz użytkownik, klient, ten, który daną instalację wykorzystuje, no nie musi się troszczyć, bo my bierzemy na siebie tą odpowiedzialność i ten komfort zapewniamy. Na pewno dzisiaj będzie też mowa o usłudze zdalnej opieki nad instalacją i można powiedzieć, że ta usługa zawiera w sobie te trzy cechy, na którym nam najbardziej zależało. Otóż uzyskanie maksymalnej efektywności pracy instalacji, co przekłada się na redukcję kosztów, które musimy ponieść na zakup energii, czy to są, jeśli to są urządzenia absorpcyjne, czyli zakup gazu, jeśli to są urządzenia sprężarkowe elektryczne, zakup energii elektrycznej, no czyli mniejsze mamy koszty, mniejsze nakłady na to utrzymanie tej całej instalacji, ale również wywieramy mniejszy wpływ na środowisko naturalne, czyli jesteśmy bardziej ekologiczni. To się zawiera w tym słowie efektywność. Bezpieczeństwo. Otóż no widzimy pracę, to się dzieje, możemy zoptymalizować pewne procesy. Klient jest bezpieczny, no bo ktoś mu pomaga tym wszystkim się opiekować. No i tym samym komfort, ponieważ no, ktoś wykonuje za niego tą robotę. Także opieka zdalnej instalacji uważam, to jest kolejny krok jakby w rozwoju całej tej naszej branży. No na przestrzeni tych 10 lat, już prawie 11 lat, no możemy poszczycić się zainstalowaniem ponad 2000 urządzeń. Jest to około 72 MW mocy w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. Także jeszcze dwa słowa takie organizacyjne. Jeżeli pojawią się jakieś pytania w trakcie wystąpień, to bardzo proszę te pytania zadawać na czacie. Ja od razu pozwolę sobie, Krzysztof, tobie zadać pytanie, może na koniec będzie możliwość się z tym zmierzyć, bo dużo się teraz mówi o sztucznej inteligencji, AI, wszyscy o tym mówią. Powiedz, czy ty już masz jakieś przemyślenia na ten temat, czy te AI nam również pomoże w optymalizacji pracy tych urządzeń, bo myślę, że tutaj potencjał jest dosyć duży, żeby wesprzeć się tym narzędziem. Ale to może na końcu, jeśli mogę prosić o zmierzenie się z takim pytaniem. No ja z mojej strony życzę Państwu, pewnie nie spotkamy się przed świętami ponownie, wszystkiego dobrego na te święta, wesołych, spokojnych, zdrowych świąt, no i szczęśliwego nowego roku. Jeśli jestem jeszcze przy głosie, to zapraszam do obserwowania naszych stron internetowych, naszych social mediów. Jest nam zawsze bardzo miło, jeśli na naszych wydarzeniach jest jak najwięcej osób. No i ja już teraz przekazuję głos tobie, Krzysztof. Proszę bardzo, to jest slajd dla ciebie. Życzę udanego webinaru.
Powodzenia panu. Dziękuję bardzo za dobre wprowadzenie. Witam państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Ja reprezentuję firmę Axitech. Jesteśmy firmą inżynierską, która funkcjonuje na rynku od 2012 roku. Firmę stworzyli inżynierowie z ponad 20-letnim stażem czy doświadczeniem w branży automatyki przemysłowej. Z firmą Gasuno rozpoczęliśmy współpracę w 2014 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to spotkaliśmy się po raz pierwszy na targach instalacji w Poznaniu. No i na tym spotkaniu doszliśmy do wspólnego wniosku, że możemy po wymianie doświadczeń, że możemy coś wspólnie zrobić. Do tej pory zrealizowaliśmy około 140 projektów na terenie całej Polski. Mam tutaj na myśli projekty związane z pompami ciepła i ze ścisłą współpracą z firmą Gasuno. Firma Axitech działa w takich obszarach jak automatyka systemów ogrzewania i wentylacji oraz automatyzacja szeroko rozumianych procesów przemysłowych. Specjalizujemy się w opracowaniu koncepcji sterowania. To jest to, co jest zawsze na początku każdego projektu, nawet jeżeli już tutaj z firmą Gasuno włączamy się na pewnym etapie całego procesu przygotowania inwestycji, to zawsze dyskutujemy pewne możliwe, najlepsze rozwiązania, jakie są możliwe dla danej instalacji. Poza tym projektujemy i prefabrykujemy szafy sterownicze, które później sterują całym układem. Oraz specjalizujemy się w oprogramowaniu funkcjonalnym sterowników PLC i opracowaniem wizualizacji na panelach HMI, czyli interfejsie użytkownika. To tyle, jeżeli chodzi o takie krótkie przedstawienie jakby mojej firmy, mojej osoby. Zapraszam państwa teraz już do części merytorycznej naszego webinaru. Tutaj prezentujemy krótki program, czy plan w zasadzie tego spotkania. Na początek chcielibyśmy państwu przedstawić dostępne rozwiązania w zakresie sterowania źródłami ciepła. Następnie powiemy kilka zdań, myślę, że dosyć ciekawych, na temat korzyści z optymalizacji nastaw automatyki, gdyż sam układ jakby z nastawami standardowymi nie zawsze daje optymalne osiągnięcia efekty pracy. Kolejnym w zasadzie kluczowym tutaj elementem będzie sprawa propozycji zapisów do projektów bazujących na naszych doświadczeniach, dotychczas zebranych doświadczeniach. Chcielibyśmy państwu przedstawić kilka propozycji, które mogłyby w efekcie usprawnić cały proces uruchomienia, przygotowania i uruchomienia takich systemów ogrzewania. No i na koniec przygotowaliśmy pewne stadium przypadku, analizę pewnej aplikacji pod kątem optymalizacji i obniżania kosztów eksploatacji obiektu. Może w tej chwili przekażę głos Mateuszowi, który rozpocznie ten pierwszy punkt. Dziękuję, Krzysztof. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Aranowski. Jestem odpowiedzialny za dział automatyki w firmie Gasuno. Krzysztof, dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się uczestniczyć w tym webinarze i wspólnie mamy okazję poprowadzić dzisiaj. Tak jak Krzysztof wspominał, zaczniemy od przedstawienia tutaj naszych rozwiązań a propos sterowania źródłem ciepła, jak to robimy, w jaki sposób to realizujemy. I tak na początku, wprowadzając państwa w nasz zakres dostawy, którą jesteśmy w stanie państwu przygotować w zakresie naszych rozwiązań. To jest automatyka podstawowa Gasuno, która opiera się na elementach producenta, za chwilę będę opowiadał.
Następnie bardziej rozbudowana automatyka, która już pozwala na połączenie się poprzez internet do działającej instalacji, rozwinięcie APG tej automatyki podstawowej o moduł ISAP. I następnie o najbardziej rozbudowanej możliwościach automatyki dedykowanej Gazuno, gdzie sterowanie jest już oparte o sterownik PLC i mamy taką możliwość do wglądu do całej instalacji grzewczej. Zaczynając od automatyki podstawowej Gazuno. Na slajdzie tutaj widzimy rozwiązanie typowej instalacji grzewczej, z którą Państwo mogli się spotkać. Jest to instalacja, gdzie tutaj sobie wskaźnik jeszcze. Gdzie widzimy instalację grzewczą zbudowaną z dwóch pomp ciepła absorpcyjnych i dwóch kotłów kondensacyjnych. Całość pracuje tutaj po tej stronie na glikolu, w związku z tym wymiennik ciepła przekazujemy ciepło do instalacji wodnej instalacji za wymiennikiem ciepła i ładujemy zbiornik buforowy wody grzewczej, którą następnie możemy rozprowadzić to ciepło zakumulowane do instalacji odbiorczej. Przykładowo tutaj są pokazane trzy obwody grzewcze, gdzie jeden jest z siłownikiem regulacyjnym, pompą obiegową, drugi bez siłownika i mamy tutaj przejście z powrotem na wodę, przepraszam, na glikol, do instalacji zapewne centrali wentylacyjnej. Oprócz tego tutaj obrazuję przykład instalacji, gdzie jeszcze standardowa instalacja grzewcza została rozbudowana o ładowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej. Realizowane jest to przez jeden kocioł kondensacyjny, który jest wyseparowany z instalacji. Zarówno może wspomagać pompę ciepła i kocioł w instalacji ogrzewania, jak i zapewniać ciepłą wodę użytkową w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Instalacja tutaj ogrzewania jest również rozbudowana o zasobnik podgrzewu wstępnego, gdzie wykorzystujemy ciepło, które jest generowane przez instalację złożoną z pompy ciepła, do tego, żeby wstępnie podgrzać w zasobniku ciepłej wody użytkowej temperaturę do wartości, które są więcej osiągalne w zbiorniku buforowym. Takie przykłady instalacji automatyki podstawowej jesteśmy w stanie zrealizować na elementach, które są dostarczane przez producenta firmę Robur, z którą od ponad 10 lat współpracujemy. Przede wszystkim składa się to z sterownika DDC i RB200, które wspomagają pracę pompy ciepła, decydują o tym, w jakiej kolejności mają się załączać, jak mają pracować i do jakiej wartości temperatur ładować zbiornik buforowy. Następnie często umieszczamy w takich rozdzielniach automatyki również sumator, który pozwala nam regulować, równoważyć przepływy pomiędzy stroną pierwotną a wtórną wymiennika ciepła, tak żeby ta praca pompy ciepła i instalacji oparta na roburach była jak najbardziej optymalna dla pracy, dla ładowania zbiornika buforowego. Oprócz tego w celu wykorzystania tutaj kolejnych rozwiązań i rozszerzenia naszego zakresu działania również wprowadzamy w tej szafie automatyki regulatory do sterowania obwodami grzewczymi. Tutaj współpracujemy z firmą Frisco a propos tych programów i regulatorów. Dzięki tej współpracy mamy możliwość sterowania instalacją, którą zarządzamy za zbiornikiem buforowym. Jakie mamy funkcjonalności w takiej automatyce podstawowej? Przede wszystkim to są zmiany wartości zadanych dla instalacji ogrzewania czy to chłodzenia, w zależności od tego, jakie pompy ciepła wykorzystujemy w danej instalacji. Oczywiście wpływamy na to, jaka wartość zadana ma być utrzymywana w zbiorniku buforowym.
No i na obiegach odbiorczych, jak również. Możemy ustawić, czy instalacja ma pracować stałą temperaturowo, czy według krzywej pogodowej. Mamy możliwość konfiguracji harmonogramów pracy, czy to okresowych obniżeń wartości zadanych. Natomiast jest to dostępne tak z poziomu automatyki na obiekcie. W związku z tym no tutaj jest ingerencja potrzebna użytkownika, który świadomie by tak poustawiał swoją instalację do warunków pracy, jakie potrzebne są na obiekcie, tak? Kiedy on jest użytkowany częściej, kiedy jest potrzeba tak, uzyskiwania odpowiednich parametrów, bądź obniżenia, jak w zależności od tego, jeśli na instalacji nie ma potrzeby na przykład w jakichś okresach ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej, bo na danym obiekcie nikt obecnie nie przybywa. Automatyka ta jest wyposażona w klasyczny interfejs użytkownika, gdzie mamy możliwość zmiany tych nastaw, jest to wyświetlacz LED lub LCD, z przyciskami po prostu do nawigacji, żeby poruszać się i zmieniać parametry w instalacji. Oprócz tego automatyka wymaga tutaj również w celu równoważenia przepływów dodatkowego okrapowania sygnałowego, w celu wysterowania odpowiednio pompy obiegowej za wymiennikiem ciepła. Zazwyczaj to robimy sygnałem 0,10 V, tak żeby równoważyć przepływy na tym wymienniku. Standardowo ta automatyka podstawowa gazuna no, nie była od początku wyposażona w interfejs sieciowy, która można było się połączyć z taką instalacją poprzez internet. Tak? No i to stwarzało często problemy. Tutaj dużo czasu się spędzało z użytkownikiem w celu go przeprowadzenia przez panel DC, ten z pokrętłem na elewacji szafy, żeby móc uzyskać od niego informacje a propos, z czym jest problem, gdzie występuje jakaś awaria, albo odczytał tą awarię. No i w związku z tym tutaj parę już lat temu się pojawił taki projekt a propos interfejsu sieciowego automatyki podstawowej, skrócony jako ISAP, gdzie do takich instalacji opartych na pompach ciepła robór, wyposażonych w panel sterujący DLC, dokładając taki interfejs sieciowy, mamy możliwość komunikacji internetowej z taką instalacją. Pozwala nam to na odczyt stanu tej pracy instalacji. Dzięki temu no, tutaj już wtedy możemy, mając taki sygnał, tak, że coś się dzieje z instalacją, możemy zalogować się, zajrzeć do tej instalacji, sprawdzić, co się dzieje, jak ja występuję, spróbować go zresetować. Więc tutaj mamy szereg możliwości. Oprócz tego oczywiście zmiany wartości zadanych, histerezy, również możemy na to wpłynąć. Natomiast żeby to zadziałało, potrzebujemy takiego użytkownika stabilnego połączenia internetowego, czy to kablowego, czy to po bezprzewodowej sieci Wi-Fi. To jest wymagane tak, żeby móc zainterweniować w takim wypadku. Oprócz tego mamy możliwość przyznania takiego zdalnego dostępu dla użytkownika, jeśli by chciał, żeby monitorował również w swoim zakresie swoje instalacje. Interfejs ten sieciowy również przyczynił się do tego, że dział serwisu ma większy podgląd do danej instalacji i może rejestrować takie parametry instalacji. Może na podstawie tych danych, które zostały zapisane, ściągnąć takie informacje do siebie i przeanalizować pracę pompy ciepła, no i wytypować tak, z czym tutaj może być problem, żeby później w procesie, kiedy już serwisant musi podjechać na taką instalację, żeby był wyposażony w odpowiednie narzędzie, tak, odpowiednie części zamienne, gdzie to skraca czas po prostu na interwencję, jak i również koszty dojazdowe na dany obiekt. Oprócz tego pozwala to na archiwizowanie takich danych w instalacji i dodawanie maili, żeby użytkownik również, który jest zainteresowany, mógł tą sprawę wykorzystać. Kolejnym rozwiązaniem tutaj, które powstało dla rozwiązań mniej standardowych i bardziej rozbudowanych, powstała ta automatyka dedykowana gazuno, gdzie tutaj o której możliwościach i strukturach rozwiązania poprosiłbym o zabranie głosu Krzysztofa.
Krzysztof, proszę. Dziękuję bardzo. Tutaj rozmawiamy o, na tym etapie na, pewnych, na temat pewnych rozwiązań automatyki. Ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz, że to wszystko to jest, wynika z pewnego rozwoju, ewolucji i potrzeb w zakresie automatyki wśród klientów firmy Gasuno. Jak można było zauważyć, na początku została zaproponowane pewne rozwiązanie, które obejmowało obsługę podstawowych elementów takiego systemu grzewczego, czyli przede wszystkim źródła ciepła w postaci sterowników DDC i RB200, które zapewniają poprawną pracę pomp ciepła, kotłów, opracowaną przez producenta firmę ROB. Z czasem te instalacje się jak gdyby rozbudowywały, było zapotrzebowanie na obsługę dodatkowo jeszcze w jednym systemie instalacji odbiorczych, takich jak ogrzewanie, ciepło technologiczne, woda lodowa na potrzeby wentylacji czy klimatyzacji obiektu, jak również ciepłej wody. No i w tym zakresie co instalacja to jest praktycznie troszeczkę odmienny ten układ odbioru. Oczywiście można je w jakiś sposób tam skategoryzować, skatalogować. To, co Mateusz prezentował, te przykładowe schematy, no to właśnie one w jakimś tam stopniu się powielają, ale często jest tak, że pojawiają się instalacje czy obiekty, w których te instalacje są mniej lub bardziej rozbudowane i na te potrzeby, była potrzeba po prostu opracowania pewnego rozwiązania, które również zapewni obsługę tych układów. I odpowiedzią na to jest automatyka dedykowana, która bazuje w tym przypadku również na sterownikach firmy Robur jako obsługa źródła ciepła, czy jednostek ciepła, ale w odróżnieniu od automatyki podstawowej, jakby jednostką centralną, która zarządza pracą układu odbiorczego i całego układu automatyki, jest sterownik już programowalny. Do tego układy te są wyposażone w graficzne panele HMI, za pomocą których wizualizujemy całą ich pracę, całej instalacji, analogicznie do schematu technologicznego, który tworzycie Państwo jako projektanci. My w sposób uproszczony prezentujemy schemat tej instalacji z naniesionymi kluczowymi punktami pomiarowymi i sterującymi. Dodatkowo to rozwiązanie jest jakby natywnie wyposażone w możliwość podłączenia do internetu i dla uprawnionych, podkreślę to, uprawnionych użytkowników jest możliwość dostępu zdalnego do wizualizacji tej automatyki. Tutaj na zdjęciach są przykładowe zdjęcia, na slajdach są umieszczone przykładowe zdjęcia takiego rozwiązania. Elewacja szafy plus wewnętrzna zabudowa. Takiej przykładowej szafy. Na tym slajdzie chciałbym zaprezentować takie właśnie niestandardowe układy sterowania, czy może zawierające pewne niestandardowe elementy. No z punktu widzenia samego działania tego układu, to wszystko jest jak gdyby standardowe, ale z punktu widzenia automatyki w odniesieniu do możliwości rozwiązania podstawowego prezentowanego przez Mateusza, bo tu jest szereg elementów, które się po prostu są dodatkowe. Pierwsza rzecz to tutaj widzimy instalację grzewczo-chłodniczą. Tutaj mamy część związaną z wodą lodową, natomiast po prawej stronie jest instalacja grzewcza. Takie podejście do rozwiązania układu wymaga
pomp ciepła, które są pompami rewersyjnymi, czyli mogą pracować zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia. W celu zabezpieczenia tych jednostek i układów odbiorczych podczas pracy, na przykład na chłodzenie, układ jest wyposażony w zawory odcinające, które odcinają dany link, dany zestaw urządzeń od instalacji, na którą w danym momencie ten link nie pracuje. Również taki zestaw takich zaworów odcinających jest tutaj na stronie wody lodowej. No i do tego jest również potrzebna w jakiś sposób obsługa tego przez układ automatyki, odpowiednie sterowanie zamykaniem, otwieraniem tych zaworów w zależności od trybu pracy instalacji. Ten przykładowy układ również jest wyposażony w, czy w zasadzie może inaczej, obsługuje przygotowanie ciepłej wody użytkowej z kotłów, które są zainstalowane na drugim linku. Instalacja ogrzewania, widać tutaj, że jest dosyć rozbudowana, bo tutaj mamy 7 obiegów odbiorczych. To są obiegi ze sterowaniem temperaturą, lokalną temperatury, czyli poprzez zawór z siłownikiem możemy precyzyjnie ustawiać temperaturę na poszczególnych obiegach odbiorczych. Przygotowałem tu jeszcze jeden przykład takiej instalacji dedykowanej. To jest instalacja typowo grzewcza, która składa się z trzech linków pomp powietrznych GAHPA, które pracują na potrzeby ogrzewania, ale również wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej ze źródła ekologicznego, jakim jest pompa ciepła. Układ oprócz przygotowania ciepłej wody pracuje na bufor i na szereg instalacji odbiorczych, to są instalacje grzewcze i instalacja ciepła technologicznego. Ten układ współpracuje z kotłami firmy obcej, czyli to nie jest, chodzi o to, że to nie są kotły Robur. Takie układy też się zdarzają, gdzie potrzebna jest większa moc i użytkownik decyduje się na połączenie różnych technologii, różnych urządzeń. No i dlatego w przypadku jest również potrzebna integracja po stronie automatyki, żeby odpowiednio sterować załączeniem tych dodatkowych kotłów gazowych. Te kotły pracują jako główny podgrzew ciepłej wody użytkowej, ale również pracują jako źródło szczytowe na potrzeby ogrzewania, czyli po prostu są ciepło produkowane przez te kotły jest kierowane do bufora i wspomagają one po prostu działanie pomp ciepła w okresach zwiększonego zapotrzebowania na moc, na ciepło. Wspominałem, że automatyka dedykowana jest wyposażona natywnie w panele dotykowe HMI i tutaj możemy obserwować przełożenie zaprezentowanego przed chwilą schematu na mapę synoptyczną interfejsu użytkownika takiej aplikacji. Tutaj po prostu widzimy sposób uproszczony, nazwijmy to, schemat tej instalacji. Widać pompy ciepła, kotły, pompy ładujące bufor, zasobniki ciepła. Na drugim ekranie jest dostępny widok obiegów odbiorczych, czyli to, co widzieliśmy na schemacie technologicznym, tutaj pojawia się z punktami pomiarowymi automatyki, gdzie możemy obserwować aktualne temperatury mierzone, wartości zadane dla poszczególnych elementów, które podlegają regulacji oraz stan elementów wykonawczych, jak pompy czy zawory.
Także daje to po prostu dla automatyka, czy dla osoby, która chce obserwować stan pracy tego układu, no daje po prostu od razu wgląd w stan całej instalacji i po prostu w bardzo szybki sposób możemy się zorientować, czy układ pracuje poprawnie, czy są jakieś odchyłki od założonych parametrów pracy tego układu. Rozwiązanie automatyki dedykowanej ma wbudowane pewne narzędzia diagnostyczne, które umożliwiają również analizę pracy źródła ciepła i całego układu na przestrzeni jakichś określonych odcinków czasowych. W tym celu mamy tutaj, udostępniamy rejestrację danych, które są po prostu są standardowo włączone. Mam tu na myśli rejestrację głównie temperatur, przepływów z instalacji i prezentację tych parametrów w postaci wykresów czasowych, które pozwalają w doskonały sposób przeanalizować pracę za ostatni dzień, miesiąc, godzinę w dowolny sposób. Dodatkowo automatyka dedykowana udostępnia informacje takie technologiczne, parametry technologiczne z urządzeń źródła ciepła. Tutaj na potrzeby w zasadzie serwisu, to użytkownik instalacji raczej nie może być zainteresowany korzystaniem z takiej ilości danych, natomiast są to informacje bezcenne dla serwisu do analizy poprawności pracy poszczególnych jednostek. Tutaj zbieramy pewne informacje z każdej z pomp ciepła czy z kotła, informacje wewnętrzne w zasadzie, mogę tak powiedzieć, technologiczne o pracy, o różnych temperaturach układu wewnętrznego pompy ciepła oraz o informacji o stanie pewnych elementów, czy moduł pracuje, czy moduł ma załączony płomień, czy wykryto przepływ przez urządzenie, czy wystąpił jakiś błąd. Tutaj możemy analizować pracę poszczególnych jednostek w sposób taki dosyć szczegółowy i w przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości na podstawie tych informacji serwis jest w stanie bardzo łatwo i szybko zdiagnozować przyczynę problemu. Oprócz informacji parametrów technologicznych jednostek źródła ciepła, dodatkowo rejestrujemy również zdarzenia z pracy systemu. I tutaj mamy je pogrupowane w kilka kategorii, tak żeby użytkownik czy służby serwisowe mogły łatwo z tych informacji korzystać. Dodatkowo, a w zasadzie może przede wszystkim, układ sterowania jest wyposażony w pewne funkcje, które pozwalają optymalizować pracę całej instalacji. I to w zasadzie jest esencja całego tego układu sterowania. Te funkcje zostały wypracowane na podstawie naszych doświadczeń na różnych obiektach grzewczych, węzły cieplne, układy właśnie takie lokalne z pompami ciepła i te funkcjonalności zostały tutaj jak gdyby zaprogramowane i teraz służą właśnie użytkownikom tych instalacji. Są to między innymi automatyczne wyłączenie instalacji grzewczej w okresach przejściowych, kiedy temperatura zewnętrzna jest podwyższona. Funkcja bardzo przydatna, pozwala w sposób bezobsługowy użytkować instalację. Urządzenie czy układ, analizując temperaturę zewnętrzną, sam jest w stanie wyłączyć na przykład pewne obiegi grzewcze czy źródło ciepła w okresach, kiedy nie ma takiej potrzeby, żeby ono pracowało. Dla układów grzewczo-chłodniczych mamy możliwość
czy użytkownik może sam decydować o momencie, kiedy chce przejść z trybu grzania na tryb chłodzenia, lub sparametryzować układ automatyki w taki sposób, żeby określić, przy jakich warunkach temperatury zewnętrznej układ ma się automatycznie sam przełączyć z grzania na chłodzenie i w drugą stronę. To też jest element, który pozwala w sposób taki bezobsługowy użytkownikowi korzystać z tej instalacji. No i można powiedzieć, że podnosi komfort użytkowania całej instalacji, ponieważ no, praktycznie nie musi ingerować użytkownik w nastawy pracy takiego układu. Doprowadziliśmy oprogramowanie do takiego stanu, które pozwala na działanie, czyli po prostu te rozbudowane funkcje układu pozwalają na obsługę instalacji w zasadzie jednym przyciskiem. Tutaj na tym głównym ekranie, który obserwujemy przykładowym zrzucie z jednej z instalacji, obserwujemy takie dwa przyciski. Przycisk po lewej stronie jest to przycisk do załączenia całego układu związanego z ogrzewaniem. Przycisk po prawej stronie służy do załączenia funkcji przygotowania ciepłej wody. W zasadzie tymi dwoma przyciskami użytkownik w zasadzie może obsługiwać całą instalację po uprzednim jej odpowiednio sparametryzowaniu. Czyli włącza, wyłącza daną funkcję ogrzewania lub ciepłej wody. Reszta dzieje się w sposób automatyczny według nastaw i algorytmów zaprogramowanych w sterowniku układu. Mamy również taką funkcjonalność na podgląd pracy całej kaskady. To jest funkcja bardzo przydatna dla serwisu, dla osób, które, czy też dla wykonawców, którzy później obsługują czy serwisują dany układ. Tu na takim ekranie widzimy stan pracy wszystkich jednostek. Nie musimy wchodzić, tak jak to jest w przypadku automatyki podstawowej, gdzie mamy też dostępne te informacje z poziomu sterownika DDC, no ale tam to wymaga wejścia w ileś tam kilka ekranów i podglądu parametrów, które tutaj są zaprezentowane w wierszach dla każdej jednostki z osobna. Tutaj serwis czy użytkownik z obsługi technicznej ma wgląd w pracę całego źródła ciepła, czyli ma informację o tym, czy dany moduł jest w danym momencie załączony, czy jest przez niego przepływ, czy aktualnie produkuje ciepło, czyli czy jest palnik załączony w danym urządzeniu. Mamy informacje o stanach, o ostrzeżeniach czy stanach pracy urządzenia. Tu R oznacza defrosting, czyli odszlanianie u wymiennika pompy ciepła. O to jest ostrzeżenie, T to jest przekroczenie limitów temperaturowych, czyli urządzenie się zatrzymuje z powodu przegrzania lub tam przechłodzenia. No i literka B oznacza błąd, czyli wystąpienie jakiegoś alarmu w pracy urządzenia. Oprócz tego tutaj zebraliśmy informacje o temperaturach na wyjściu z urządzenia i na powrocie do urządzenia oraz obliczamy deltę między tymi dwoma sygnałami. Są to parametry kluczowe z punktu widzenia poprawności i technologii pracy urządzeń, które dają dużo informacji dla serwisantów i to jest dla... Widzimy tutaj zestawienie tych danych dla każdej jednostki pracującej w danej kaskadzie. Także tu od razu mamy na jednym ekranie ogląd pracy całego źródła ciepła i możemy to analizować. Tutaj przytoczyłem kilka przykładów już z analizy pracy układów, rzeczywistych układów na obiekcie. Przy wykorzystaniu właśnie archiwizacji danych i prezentacji ich na wykresach. Tutaj możemy obserwować efekt zastosowania harmonogramów czasowych dla instalacji ciepłej wody użytkowej. Widzimy, że w pewnych przedziałach czasowych, to jest tutaj godziny, do godziny 6 i od godziny bodajże 18, układ jest wyłączony, jest zablokowany, czyli nie jest ładowany zasobnik ciepłej wody i nie pracuje cyrkulacja. W godzinach pracy czy funkcjonowania obiektu
układ widać, że pracuje i obserwujemy tutaj wzrosty, spadki temperatur. One są związane z ładowaniem zasobnika i jego rozbiorem. Także taki przykład optymalizacji, gdzie układ pobiera energię ze źródła praktycznie tylko w czasie, kiedy obiekt funkcjonuje, kiedy jest na to zapotrzebowanie, natomiast w pozostałych okresach jest to niewykorzystywane. Jak łatwo widać, jest tutaj wykorzystywany układ przez około tam 10-12 godzin, czyli połowę czasu w ciągu doby. Druga połowa czasu układ nie pobiera energii cieplnej z bufora, czy z kotła, czy z urządzeń produkujących to ciepło i to prowadzi do wymiernych oszczędności. Tutaj jest ten sam układ, który jest dodatkowo wyposażony w kolektory słoneczne i tutaj obserwujemy, że rano jak wschodzi słońce, zaczyna działać na kolektory, temperatura w zasobniku rośnie. Rośnie dużo powyżej wartości zadanej, no bo tutaj nie mamy jakiegoś limitu od góry. Po prostu to, co układ kolektorów słonecznych wytwarza, no to jest po prostu ładowane do zasobniku. Tutaj widać, że nie ma jakiejś funkcji ładowania z kotła, nie ma jakichś podgrzewów, takich rozbiorów tej temperatury z zasobnika. Po prostu układ solarny na tyle jest w tych okresach czasowych, które analizujemy, na tyle jest wydajny, że pozwala uzyskać tak wysokie temperatury i pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę przez ten układ. Tu widzimy wzrost temperatury zewnętrznej. No i analogicznie się można domyślić, że jest nasłonecznienie wzrasta i po prostu kolektory produkują tą ciepłą wodę. Te przykłady mają Państwu jak gdyby dać pogląd, jaką analizę możemy przeprowadzić z pracy układu na podstawie tych zebranych danych. Automatyka dedykowana również rejestruje i informuje o bieżących stanach alarmowych z pracy instalacji. Tutaj przykład zarejestrowanych alarmów czy stanów nieprawidłowej pracy dla pomp ciepła. Również zbieramy informacje z części obiektowej, czyli jakieś awarie pompy, uszkodzenie czujnika, to wszystko jest też rejestrowane i użytkownik ma na bieżąco wgląd w stan pracy i jest to również rejestrowane do celów późniejszej analizy pracy układu. Teraz chciałbym przejść do punktu związanego z optymalizacją nastaw automatyki. To jest coś, co pozwala uzyskać wymierne oszczędności i ekonomicznie eksploatować układy generalnie ogrzewania. Tutaj wybrałem przykład z instalacji, gdzie możemy obserwować duże oscylacje temperatury na obiegu odbiorczym w stosunku do wartości zadanej. Biały przebieg to jest wartość chwilowa, natomiast zielony to jest wartość zadana, która podąża za, akurat tu jest funkcja regulacji pogodowej, w związku z tym podąża to za zmianami temperatury zewnętrznej, co tu linią żółtą na dole możemy obserwować. Temperatura zewnętrzna rośnie, wartość zadana się obniża, no a wartość ta regulowana no, podąża za tą wartością zadaną. Ale widać, że w sposób taki na tym obiekcie nieprecyzyjny. Obserwujemy tu, ja zmierzyłem te oscylacje, to są w granicach plus minus 5 stopni. Czy dobrze? No niedobrze, bo po pierwsze pobieramy powyżej wartości zadań, pobieramy niepotrzebnie dodatkową energię ze źródła ciepła. Po drugie, zużywamy napęd siłownika, bo on tutaj cały czas musi pracować, otwiera się i zamyka i przez to właśnie obserwujemy te oscylacje. Tutaj widzimy układ, który jest już zoptymalizowany, czyli ma odpowiednio dobrane nastawy regulatora PID, który steruje siłownikiem zaworu. Widać, że ta wartość regulowana, zaprezentowana białym kolorem, nie posiada takich oscylacji i przebiega łagodnie.
Tutaj dołożyłem jeszcze wartość zadaną, która widać, że zielonym kolorem, która się po prostu pokrywa w miarę z tą wartością regulowaną, czyli w zasadzie wartość regulowana pokrywa się z wartością zadaną i obserwujemy brak oscylacji, czyli zawór jest w jakimś wypracowanym położeniu, pracuje optymalnie, nie pobieramy nadmiernej ilości energii, no i dzięki temu na pewno w stosunku do tego poprzedniego przypadku układ pracuje bardziej ekonomicznie, jeżeli chodzi o zużycie ciepła, a co za tym idzie, zużycie energii, która jest potrzebna na wyprodukowanie tego ciepła. Czy to jest gaz, czy to jest energia elektryczna w przypadku pomp sprężarkowych. W naszej automatyce jest szereg właśnie funkcjonalności, które pozwalają ograniczać zużycie wytworzonego ciepła przez źródło ciepła energii cieplnej. Są to wspomniane harmonogramy pracy na przykład dla CWU, czy dla źródła, czy dla obiegów odbiorczych, jak również korekty dobowe wartości zadanych. W okresach, kiedy obiekty nie wymagają, czy nie są użytkowane, mówię tutaj na przykład o obiektach, które przede wszystkim, dla których dostarczamy takie rozwiązania. Są to obiekty sakralne, obiekty użyteczności publicznej, jak urzędy gminy, szkoły. I to są obiekty, które nie są w ciągłym użytkowaniu. One mają pewne okresy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia roboczego, kiedy są użytkowane, natomiast w weekendy czy po prostu popołudniami, nocami nie są użytkowane i dla takich obiektów można idealnie właśnie takie mechanizmy zastosować. Korekt dobowych, czyli obniżania wartości w okresach, kiedy obiekt nie jest użytkowany lub blokowanie poprzez harmonogram produkcji na przykład ciepłej wody czy pracy cyrkulacji takiej ciepłej wody, która obniża temperaturę w osobniku. Mamy również funkcje związane z zabezpieczeniem przed wychłodzeniem czy zamarznięciem instalacji. To w przypadku obiegów ciepła technologicznego możemy wprowadzić harmonogram pracy, który blokuje pracę takiego obiegu, ale w okresach niskiej temperatury zewnętrznej poniżej jakiegoś zadanego progu, na przykład 5 stopni, 7 stopni na zewnątrz, taki zabezpieczenie jak gdyby wyłącza działanie harmonogramu po to, żeby zabezpieczyć obwód odbiorczy przed ewentualnym zamarznięciem. Dodatkowo taka optymalizacja nastaw pozwala wydłużyć cykl życia samych jednostek grzewczych, czyli wydłużyć ten średni czas pomiędzy awariami MTBF. I to również jest parametr czy element, który powoduje jak gdyby obniżenie kosztów eksploatacji całego układu. Po pierwsze przez monitorowanie pracy takich urządzeń i po drugie po obniżaniu zapotrzebowania na ciepło przez układ odbiorczy możemy w pewien sposób wpłynąć na wydłużenie cyklu życia jednostek, które stanowią źródło ciepła. Dobrze, teraz przekazałbym głos Mateuszowi, który zwróci Państwu uwagę na pewne propozycje zapisów realizowanych przez Państwa, czy opracowanych przez Państwa projektów. Mateusz? Tak, jestem Krzysztofie. Dziękuję bardzo za prezentowanie tego obszernego materiału. Jak widzicie Państwo, no tutaj możliwości są duże a propos automatyki dedykowanej i wykorzystując je możemy sprawić, że ta instalacja będzie rzeczywiście efektywnie i bezpiecznie pracowała. A propos propozycji do zapisów do projektów, jakie tutaj mamy z naszej strony, to na podstawie wieloletnich doświadczeń, które mamy z uruchomień, z obsługi instalacji, pozwoliliśmy sobie zasugerować
zasugerować kilka istotnych rzeczy, które spotykamy na instalacjach i są dla nas istotne, żeby były jasno sprecyzowane, tak, w projektach dotyczących instalacji złożonych z pomp ciepła RODO. Pierwsza taka rzecz, która tutaj nam przyszła tutaj od razu na myśl, to jest przewód zasilający dla szafy sterowniczej, jak również przewód zasilający zestawów pomp ciepła RODO. Chodzi o to, że często spotykamy się z takimi problemami, że nie jest to jasno określone, tak, od początku w projekcie, gdzie jaki przewód ma zasilający zostać doprowadzony. I tutaj sugerujemy, żeby wytycznych dla branży elektrycznej dodawać taką informację, że kabel zasilający do szafy sterowniczej musi zostać poprowadzony z rozdzielni głównej budynku, jak również zabezpieczony oczywiście ten przewód odpowiednio, jak również kabel zasilający do zestawu pomp ciepła RODO z rozdzielni budynku na instalacji. Zdarzały się takie sytuacje, że no, tutaj instalatorzy ten przewód zasilający do zestawu pomp ciepła RODO chcieli poprowadzić do szafy zasilająco-sterującej. No, my oczywiście z tej szafy zasilamy urządzenia, ale pompy obiegowe, siłowniki, oczywiście bierzemy informacje z całej pracy instalacji, z całej pracującej instalacji, z czujników temperatur, natomiast nie zasilamy, tak, zestawu pomp ciepła RODO. Tutaj w naszych projektach, które wychodzą w koncepcjach, schematach, jest informacja, żeby doprowadzić zasilanie elektryczne zarówno do automatyki, jak i zestawu pomp ciepła. Natomiast prosilibyśmy, że jeśli tutaj w wytycznych branży elektrycznej można by było wspomnieć o tych rzeczach, to również jest to dla nas istotna sprawa, żeby nie było niedomówień, kto jest za co odpowiedzialny. Kolejna sprawa związana z, no, istotna kwestia, to jest komunikacja. Przewód komunikacyjny Canvas, taki protokół komunikacyjny jest wykorzystywany do komunikacji się pomiędzy pompami ciepła a panelem sterującym, WDC odpowiedzialnym za ich pracę. No jest to istotna kwestia, tak, żeby ten przewód komunikacyjny był odpowiedniej klasy. Są wytyczne a propos tego przewodu komunikacyjnego w każdej dokumentacji pomp ciepła RODO, więc można tutaj jak najbardziej się podeprzeć tą informacją i te wytyczne po prostu stamtąd pobrać, wrzucić do projektu, że taki przewód komunikacyjny musi być. Za chwilę to pokażę dokładnie na tym slajdzie, gdzie jest tu w każdej dokumentacji właśnie taką tabelę w postaci typu przewodów Canvas znajdziecie Państwo. Można wpisać kod zamówienia, który tutaj tego przewodu dotyczy i sprawa jest jasna, żeby ten przewód komunikacyjny wykorzystać. Kolejną ważną sprawą to jest informacja a propos tego, żeby doprowadzić przewód ethernetowy do szafy zasilającej, sterującej od nas, ze względu na to, że po prostu później mamy tą jasną sytuację, że ten przewód musi zostać doprowadzony już na elemencie, w momencie, kiedy ten obiekt jest uruchamiany, tak, czy jest kończony przez wykonawcę, żeby był jasny zapis, że ten przewód jest potrzebny do tego miejsca, gdzie będzie zamontowana szafa automatyki. Od razu staje się tu sprawa jasna, żeby to zrobić, wykonać i nie jest wtedy wykonawca zaskoczony, także jeszcze ten przewód jest do poprowadzenia. Kolejna istotna kwestia to są pompy obiegowe pomiędzy wymiennikiem ciepła a zbiornikiem buforowym. No, z racji tego, że tak jak tutaj kilka razy już wspominaliśmy i to zaznaczamy na projektach, sterujemy tą pompą obiegową sygnałem 0,10 V w celu równoważenia tych przepływów. I tutaj ważna jest kwestia, żeby taka pompa obiegowa, która zostanie zaproponowana z Państwa strony, miała taką możliwość regulacji, ponieważ wtedy podniesiemy efektywność pracy układu pomp ciepła, z odpowiednią deltą będą pracowały, jesteśmy w stanie wyregulować ten przepływ po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika. I oczywiście tych pomp obiegowych, tutaj sobie pozwolę przejść do tego slajdu, jest na rynku sporo. Tutaj mamy dwie główne firmy, z którymi się spotykamy na instalacjach.
Po lewej stronie widać tutaj pompę obiegową Vilo z serii Stratos Maxo, po prawej stronie Grundfos Magna 3. Są to pompy, które są standardowo wyposażone w taki moduł, gdzie możemy regulować przepływem, natomiast jest szereg jeszcze innych producentów, gdzie również można to zrobić, natomiast muszą być to odpowiednie oznaczenia tych pomp obiegowych i możliwości. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, gdzie żeby odczytać te parametry, potrzebujemy większej ilości narzędzi niż tylko to, co mamy dostępne na uruchomieniu. I tutaj może Krzysztof bym poprosił Ciebie o zabranie głosu, bo wiem, że masz ciekawy przykład z ostatniego tygodnia, gdzie byłeś na uruchomieniu pewnej instalacji. Tak. Proszę Państwa, żeśmy taki zapis zaproponowali, świadomość konieczności posiadania przez wykonawcę dodatkowych narzędzi do parametryzacji i konfiguracji proponowanych w projekcie elementów wykonawczych. My sobie zdajemy sprawę, że Państwo dobieracie w większym lub mniejszym stopniu urządzenia, na pewno pod kątem obliczeń, wydajności, siły siłowników i tak dalej, to Państwo wykonujecie. Być może też sugerujecie jakieś rozwiązania konkretne, konkretnych producentów. Natomiast my później uruchamiając te układy, no spotykamy się z tymi urządzeniami, które wykonawca już instaluje. No i w kilku przypadkach było tak, że to uruchomienie nie było do końca możliwe, ponieważ te urządzenia, które zostały zainstalowane, no są w miarę uniwersalne, mają szereg możliwości, ale wymagają jakichś dodatkowych przejściówek, adapterów, o których nikt nie wie do czasu spotkania się z tym urządzeniem. I tutaj na taki przykład podam pomp leszczyńskiej fabryki pomp, które we współpracy z taką przystawką, nazwijmy to, z Grundfosa, mają możliwość regulacji właśnie sygnałem 0,10, regulacji obrotów tej pompy. Okazuje się, że wszystko jest fajnie, ale na papierze te wszystkie funkcje są, natomiast jak przychodzi do rozruchu, okazuje się, że trzeba mieć jakiś pilot, przejściówkę, którym się to programuje i który de facto nie jest tak od razu dostępny i wykonawca tego nie ma, no my również. W związku z tym jest problem ze skonfigurowaniem tej funkcji, bo domyślnie ta funkcja nie jest aktywna. Drugim przykładem, który w zasadzie jest z tego tygodnia, to są siłowniki. Siłowniki do zaworów przełączających, do siłowniki do zaworów regulacyjnych. Wydaje się, że tutaj nie może nas nic zaskoczyć, ponieważ mamy standardowe sygnały sterujące, na przykład trójpunktowy, sterowany napięciem 230 V lub dwupunktowy dla zaworów przełączających ładowanie ciepłej wody. Natomiast okazało się, że otrzymaliśmy informację, że na obiekcie będą zainstalowane takie zawory TA Slider, które są przystosowane do sterowania sygnałem dwustawnym, czyli on-off, do przełączenia pozycji tego zaworu. Na obiekcie okazało się, że owszem, że są te siłowniki, natomiast one domyślnie przychodzą z nastawą sterowania 0,10 V. No i zmiana tego, mimo że listwa jest wyprowadzona, na listwie są wyprowadzone wszystkie te sygnały, czyli 0,10, sterowanie 0,10 V, jak również do sterowania trójpunktowego czy dwupunktowego, to siłownik wymaga programowej zmiany parametrów. Oznacza to, że jest wyposażony siłownik z łącze mikro USB i za pomocą dodatkowej przystawki na interfejs Bluetooth można pobrać darmowe oprogramowanie ze sklepu na telefon na przykład, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ale wymaga tej dodatkowej przystawki, która nie jest w zestawie z tym siłownikiem dostarczana i praktycznie nie ma możliwości połączenia się, mimo że pobraliśmy oprogramowanie na telefon, mieliśmy dostęp do ustawienia wszystkich tych funkcji, czy parametrów, które były nam potrzebne. Nie można było tego siłownika skonfigurować, ponieważ nie było tej dodatkowej przystawki, po której też
wykonawca nie miał pojęcia, no my również, także taki przypadek. Jeszcze jedną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, są zawory równoważąco-pomiarowe. To są zawory, które do tej pory firma Gasuno na swoich schematach proponuje takie rozwiązanie taco setter, które pozwalają na analogowy odczyt przepływu przed i za wymiennikiem za pomocą takiej rączki i po prostu takiego wskaźnika ze sprężynką, który pokazuje aktualny przepływ czynnika przez ten rurociąg. Obserwujemy od jakiegoś czasu, w tym roku praktycznie nie spotkałem na instalacjach montażu tych elementów, natomiast namiętnie są stosowane zawory równoważąco-pomiarowe, które wymagają dodatkowych narzędzi, czyli sond i takich programatorów, komputerków, które są przeznaczone do danego typu producenta tych urządzeń, czyli też nie można mieć jednego rozwiązania, tylko do danego typu producenta zaworów są odpowiednie narzędzia do zakupienia u producenta, nie są to tanie rzeczy. I w związku z tym wykonawca instaluje zgodnie z projektem taki zawór, tak, ale nie można go praktycznie użyć podczas rozruchu. I napotykamy na takie problemy właśnie, nie możemy zrównoważyć tych przepływów, odczytać, jakie te przepływy są, i to powoduje problemy potem z konfiguracją i odpowiednią parametryzacją instalacji, tak, żeby ona pracowała oszczędnie, efektywnie i optymalnie. Także w tym zakresie jakby chcielibyśmy Państwa uczulić, czy po prostu poprosić o to, żeby może zamieścić jakiś taki ogólny zapis, że dla wykonawcy, żeby po prostu zwrócił uwagę na to, czy zaproponowane rozwiązanie nie wymaga jakichś dodatkowych narzędzi, żeby można było to skonfigurować. Dziękuję, Krzysztof. Dobrze, to właśnie tutaj były tych kilka elementów, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, a teraz z racji tego, że trochę czas nagija, przyspieszę i chciałbym tutaj opowiedzieć a propos niższych kosztów utrzymania obiektu i przedstawić jeden ciekawy przypadek, który został przeanalizowany w tym roku, a pewne z naszej strony rzeczy zostały zrobione wcześniej. A propos tej instalacji, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, żeby trochę dla użytkowników, którzy nie mają takiej obsługi technicznej na obiekcie, gdzie byłaby osoba odpowiedzialna za to, żeby monitorować pracę instalacji, doglądać jej i ewentualnie jeszcze coś dodatkowego sparametryzować, to w ubiegłym roku postanowiliśmy uruchomić taką usługę zdalnej opieki nad instalacją, która tutaj głównie opiera się na takich dwóch aspektach. Pierwszy to jest aspekt związany z monitorowaniem pracy instalacji, tak żeby ta instalacja była cały czas w gotowości do pracy, pompy ciepła działały bez błędów i bez usterek, jeśli coś się pojawia, to my reagujemy z naszej strony, opiekujemy się nad taką instalacją i tutaj jakby z głowy użytkownika spada ten ciężar jakby monitorowania pracy instalacji, my się tym zajmujemy, informujemy go o jakichś nieprawidłowościach. A drugi aspekt to jest taki, że wykorzystując te wszystkie narzędzia, o których Krzysztof wspominał, wykorzystując te możliwości, również jesteśmy w stanie sparametryzować, wycisnąć takie instalacje jak najwięcej możliwości, żeby ograniczyć zużycie niepotrzebnej energii, tak, w takiej instalacji, czy to gazu, czy prądu elektrycznego, bo również na to wpływa. I właśnie w ten sposób tutaj dla instalacji, które są podłączone do internetu i mamy możliwość takiej konferencji, została taka wprowadzona usługa zdalnej opieki nad instalacją. Wpływa to na to, że tutaj zdecydowanie jesteśmy w stanie poprawić efektywność pracy takiej instalacji, komfort cieplny użytkownika, po prostu zapewnić minimalną, niezbędną ilością energii, która jest do tego potrzebna, wydłużamy żywotność pracy instalacji, no i obniżamy te koszty utrzymania. I tutaj przechodząc do przypadku, chciałbym wspomnieć o takiej szkole w Prudniku, gdzie została termomodernizacja przeprowadzona 3 lata temu. Teraz obecnie zaczynamy trzeci sezon grzewczy, jesteśmy w trakcie trzeciego sezonu grzewczego, kiedy zostały
zamontowane pompy ciepła. Oprócz tego został budynek ocieplony. Kubatura jego jest około 12 tysięcy metrów sześciennych, zapotrzebowanie 340 kW. I zostały tutaj pokazane zdjęcie tej szkoły z uruchomienia, tak, gdzie tutaj są zainstalowane pompy ciepła. No i po roku pracy na ustawienie, tam oczywiście jeszcze muszę wspomnieć, że została zamontowana tutaj użytkownik, wykonawca, inwestor zdecydowali się tutaj z racji tego, że ta instalacja jest dość spora, na automatykę dedykowaną gazuną. I mieliśmy możliwość podglądu tej pracy instalacji, tak? Natomiast to zostało uruchomione 3 lata temu i pierwszy okres grzewczy, w którym przepracowała instalacja, tutaj działała sobie na ustawieniach, no, takich docelowych, które zawsze przyjmujemy na instalacji, natomiast pracowała tak powiem, nie było wykorzystywane wszystkie możliwości, tak, a propos tej instalacji. Tutaj jeszcze mamy schemat poglądowy tej instalacji. Instalacja jest dość spora, ponieważ złożona jest z dwóch linków po 4 pompy ciepła, jednego linku zestawu kotłów kondensacyjnych. Ładujemy zbiornik buforowy i mamy w sumie tylko 2 obwody grzewcze na instalacji, więc całkiem mało i wydaje się, że no, jakichś specjalnych oszczędności nie można tutaj wygenerować. Natomiast rok temu tutaj pana dyrektora Andrzeja Kościela przekonałem do tego, żeby zdecydował się na taką usługę i pozwolił nam tutaj działać z tą instalacją, żeby wykorzystać potencjał, który znajduje się w automatyce i doprowadzić pracę instalacji do rzeczywistego czasu, kiedy dany obiekt jest użytkowany. Ważną kwestią jest tutaj przeprowadzenie wywiadu z takim użytkownikiem, żeby wiedzieć, kiedy można sobie na to pozwolić, tak, żeby obniżyć wartości zadanej temperatury, w jakich godzinach, na jak niski parametr zejść można. No i tutaj na podstawie tego wywiadu i właściwości zostały te zmiany przez nas wprowadzone. W tym roku na podstawie faktur, które de facto się tutaj użytkownik podzielił z nami, przeprowadziłem analizę porównującą sezon grzewczy 2021-2022 do 2022-2023, kiedy już mieliśmy wprowadzoną tą usługę zdalnej opieki nad instalacją i optymalizowaliśmy pracę tej instalacji, żeby z niej jak najwięcej, że tak powiem, doregulować tą pracę instalacji. No i okazało się, że porównując te dwa okresy grzewcze, udało nam się zmniejszyć o 38% zużycie paliwa gazowego, co wiązało się również ze zmniejszeniem stałej opłaty dystrybucyjnej, również no, wysoki wynik o 36%. No, użytkownik jest bardzo zadowolony, że takie oszczędności udało się wygenerować po jednym sezonie grzewczym, tak, gdzie to koszt tej usługi, która została wprowadzona, wielokrotnie został zaoszczędzony na tym, co zostało, udało się wygenerować po jednym okresie grzewczym. Tak więc wykorzystując te wszystkie narzędzia, jesteśmy w stanie zadziałać z taką instalacją, objąć ją opieką i zagwarantować, żeby tutaj instalacja pracowała bezpiecznie, stabilnie i komfort użytkownika został cały czas podtrzymany. Dobrze, podsumowując, no tutaj przedstawiliśmy Państwu nasze rozwiązania, które mamy w portfolio Gazuno. Łącznie poznali Państwo również Krzysztofa, z którym współpracujemy już blisko 10 lat. Mamy te rozwiązania, o których wspominaliśmy. Dodatkowo zwróciliśmy uwagę na kilka kwestii związanych z projektami i elementów, które dobrze by było, żeby się znalazły i jasno wytyczały tutaj zakres dla wykonawcy. Z mojej strony to tyle. Krzysztof, masz jeszcze coś do dodania, do podsumowania? Ja tutaj zaobserwowałem dwa takie ciekawe pytania, na które chciałbym krótko odpowiedzieć, jeżeli można. Tutaj pan Grzegorz zapytał o import tych danych rejestrowanych do XLS-a, do formatu Excela. Odpowiem tak, mamy to zaimplementowane i można te dane, serwis, w zasadzie serwis może te dane pobierać.
i analizować je właśnie, czy to w formie XLS, a w nowszych panelach jest to w formie DBase, ale też do XLS można to eksportować w zasadzie, tak? Czyli dalsza analiza jest możliwa tych danych o temperaturach, o zdarzeniach w Excelu, czy generalnie w arkuszach kalkulacyjnych. Drugie pytanie dotyczyło predykcji. Ten temat jest bardzo ciekawy, ale w mojej opinii wymaga troszkę większych zasobów obliczeniowych niż dysponuje sterownik, przynajmniej ten, który my stosujemy. I na tym etapie pozostawiamy to zagadnienie dla systemów wyższych warstw, czyli systemów BMS, gdzie jest możliwość zaprzęgnięcia bazy danych, zapisu danych z obiektu i wykonania pewnych obliczeń, procedur matematycznych bardziej zaawansowanych do predykcji zachowania się układu. Tutaj można to również sprzęgać z jakimiś stacjami pogodowymi. No, możliwości w tej chwili jest dużo, ale to raczej po stronie systemów BMS na tym etapie. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byli z nami do końca. Tak jak już mówiłem na wstępie, zapraszam do obserwowania naszych stron internetowych, do obserwowania naszych wydarzeń, do kontaktu z nami bezpośredniego, jeżeli macie Państwo takie potrzeby, widzicie możliwość zastosowania czy to nowoczesnych źródeł ciepła, jakimi są właśnie pompy ciepła, przy zastosowaniu także tej zaawansowanej automatyki oraz do zastanowienia się nad skorzystaniem z usługi zdalnej opieki nad instalacją.